Brzydki zapach z ust, cechy i przyczyny halitozy. 5 minut brzydki zapach z ust, cechy i przyczyny halitozy. Brzydki zapach z ust, nazywany również halitoza, wywołuje zazwyczaj niewłaściwa higiena jamy ustnej. Oto kilka istotnych odpowiedzi, które pomogą ci się chronić przed wystąpieniem tego problemu. Niewiele sytuacji jest tak niekomfortowych i szokujących, jak zaobserwowanie halitozy u siebie samego lub u kogoś w pobliżu. Właśnie dlatego należy poznać jej przyczyny. Brzydki zapach z ust może wywierać znaczacy wpływ na związki międzyludzkie, na nawet na poczucie własnej wartości danej osoby. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co wywołuje taki brzydki zapach z ust i jak możesz się go pozbyć. Brzydki zapach z ust. Kilka podstawowych informacji na temat halitozy. Przyczyny występowania halitozy wiaza się zazwyczaj ze stanem jamy ustnej. W badaniach opublikowanych przez Medifam zauważono, że 90% przypadków halitozy wiąże się w las nie stacze z cia ciała. W wielu z tych przypadków problem wiąże się z odkladaniem się pleczki bakteryjnej na języku. Zgodnie z publikacją Majoc-Linnic, inne przypadki wiaza się z próchnica. Problemami z przyzebiem, paleniem, jedzeniem i innymi schorzeniami jamy ustnej, nosa lub gardla. W tym drugim przypadku przyczyna halitozy mogą być niektóre choroby ogólnoustrojowe. Zazwyczaj są to choroby układu oddechowego, pokarmowego, watroby i nerek. Poza tym znaczacja rolę może odgrywać również przyjmowanie określonych leków lub dane warunki organiczne. W rzeczywistości halitoza nie zawsze jest wykrywana przez osobę, która na nią cierpi, jednak zazwyczaj jest zauważana przez jej otoczenie. Nie jest to typowy problem zdrowotny, ale może wywoływać trudności natury społecznej. Właśnie dlatego, aby właściwie leczyć brzydki zapach z ust, należy odkryć jego przyczynę. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Brzydki zapach z ust i jego przyczyny. Kobieta zasłania jaca usta. Zanim przyjrzymy się bliżej przyczynom brzydkiego oddechu, należy zauważyć, że naukowcy uznali za główną przyczynę halitozy działanie bakterii. Przynajmniej tak stwierdzono w publikacji British Medical Journal z 2006 roku. Bakterie w jamie ustnej zasiedlają miejsca, do których dostaje się niewielkie ilości tlenu, np. obszar za językiem. Takie bakterie zywia się resztkami jedzenia, które pozostają w jamie ustnej, jak również martwymi komórkami i czasteczkami sliny. Co więcej, aktywność tych mikroorganizmów wytwarza gazy, które wydychamy podczas oddychania. Wszystkie z nich to lotne związki siarkoorganiczne (VSC), co oznacza, że wydzielają dość silny zapach. Amerykański związek dentystów uważa, za aby pozbyć się takich zapachów, należy zadbać o właściwa higienę jamy ustnej. Zaliczamy do niej mycie zębów oraz języka i najbardziej skrytych zakamarków jamy ustnej. Skoro już to podkreśliliśmy, przyjrzyjmy się głównym przyczynom brzydkiego zapachu z ust. Kilka przyczyn halitozy, brudne zęby i zainfekowane dziasla. Większość osób myje swoje zęby w sposób powierzchowny. Dlatego też należy nauczyć się właściwej higieny jamy ustnej, wlaczając do niej higienę języka oraz oddalonych obszarów. Nie trzeba szczotkować zębów bardzo mocno. Należy robić to raczej ostrożniej i często. Wszystko dlatego, że do infekcji dziasel dochodzi, gdy nie używasz nitki dentystycznej podczas czyszczenia. Musisz się nie wspomagać, aby usunąć wszelkie pozostałości jedzenia które mogły pozostać niezauważone. Zaleca się również chodzić na wizyty kontrolne do dentysty co najmniej dwa razy w roku. Nalot na języku Czasami język jest pokryty białawym lub zultawym nalotem. Teza zaprezentowana na Universidad de las Americas sugeruje, że pojawia się on z powodu gromadzenia się bakterii lub resztek pozywienia w wyniku niewłaściwej higieny jamy ustnej. Czasami stanowi również obiad chorób układu pokarmowego. Aby nie dopuścić do wystapienia tego lub innych problemów, musisz czyścić delikatnie język używając szczoteczki do zębów o w wlosiu, starając się wyczyścić cała jego powierzchnię. Warto czyścić go tak dokładnie jak tylko możesz, ale nie zaglebiaj się za bardzo, bo możesz sprowokować odruch wymiotny. Sucho z ustach. Osoba wystawiająca język. Slina jest niezbędna do usuwania bakterii pokrywających zeby, dziasla oraz język. Jednak czasami niektóre okoliczności prowadzą do wystąpienia zespołu suchej jamy ustnej, tworząc środowisko, w którym nam nazaja się bakterie i prowadząc do pojawienia się brzydkiego zapachu z ust. Usta wysychają, gdy nie jesz regularnie i twój brzuch pozostaje zbyt długo pusty. Właśnie dlatego musisz jest często i zadbać o spozywanie przekasek pomiędzy posilkami, jeśli tego potrzebujesz.